wonderful, man. It's really nice to have you here. I would like to ask you what you're doing on this set. Why are you working here with Agnieszka Holland? Because she asked me to. And she's an argument enough to do a movie. I'm a fan of hers. I like her approach to filmmaking. I think she looks, especially in our story, for the things that are not so obvious. Life was brutal, so you cannot play 90 minutes of brutality and of misery, but people were trying to find their little pockets for, you know, laughter, love, and, you know, cherishing the little moments. And these days, if you do a film about the Holocaust, about, you know, Jewish tragedy, I think you have to find a new approach, because so many films have been made. Ja w filmie Króci gram rolę Klary. Klary Keller. Młodej osoby dosyć. W scenariuszu było napisane, że ma 19 lat. Robię co mogę, żeby tyle miała. Skupiam się na takiej świadomości osoby, która jest zamknięta, która walczy o przetrwanie i która jest kompletnie bezbronna. Leopold Socha. Przedziwny człowiek. Można by powiedzieć o nim, że był bohaterem. Uratował ludzi, ryzykując życie swojej rodziny. Człowiek bardzo religijny, wierzący, jednocześnie taki drobny rzezimieszek, złodziejaszek, lwowski. Co wszystko powoduje, że to jest bardzo bogata, interesująca, niejednowymiarowa postać. I tutaj właśnie obserwujemy w nim pewnego rodzaju metamorfozę, przemianę, prawda? Właśnie od takiego wręcz złego człowieka, prawda? Aż do momentu, kiedy on się odblokowuje, kiedy jakby pozwala temu dobru działać w sobie. Which moment that this work was most difficult for you? I cannot say really. I mean, the brutality hit me probably the most when we shot the sequence at the Janowska camp. And when I arrived in the morning, they already did the first rehearsals with the extras. So I saw, like, you know, 25, 30 people on their knees, crawling to the mud. The earth was frozen. It was a very cold day. It was minus degrees at night. So to see that, you know, with those German shepherd dogs barking very loudly, you know, 20 centimeters from the faces of the people and later on of me, that's when it really gave me a punch in my stomach. And a couple of minutes later, I was on my knees as well, and I, you know, you feel so humiliated, and it's such a... It's merely there to give pleasures to the people humiliating you, and it's for me that touched me very, very deeply and profoundly. Zaskakującą dla mnie rzeczą jest to, że ja tutaj w Paryżu zagram zupełnie inaczej niż myślałam, że zagram, niż umawiałyśmy się z Agnieszką, że zagram. A czasem jest tak, że coś takiego dzieje się w scenie, tak jak mieliśmy ostatnio, że w scenie, w której ja właśnie miałam być totalnie powściągliwa. Ja nagle zaczęłam krzyczeć i mówiąc szczerze, to jest dla mnie to totalne zaskoczenie, dlatego że takie rzeczy mi się nie zdarzają. W jakimś sensie aktor nie jest w stanie tego zaplanować wcześniej, że okej, ja odtąd dotknął, tutaj zagram to i to, dlatego że potem nagle 30 osób napiera i walczy o życie, żeby wejść do włazów w mieszkaniu, żeby się uratować. I nagle człowiek jest postawiony w takich warunkach, w takich okolicznościach, że musi reagować. I musi reagować jako człowiek i musi reagować jako aktor. Cały ten film. Jest piekielnie trudny z wielu powodów. No warunki, w jakich się realizuje ten film. Ja nie mówię tutaj o tym, że producenci nie zapewnili nam należytych warunków, tylko o tym, że my to robimy w kanałach w większości. Niektóre kanały były zbudowane na hali, ale jednak w tych rzeczywistych takich kanałach też pracujemy, co dzisiaj zresztą widać. No i jakby sama historia, no to nie jest wesoła historia. Więc emocje, jakie towarzyszą tutaj mi w graniu tej postaci są rzeczywiście ekstremalne. Więc jakby to wszystko w połączeniu tworzy taką mieszankę duchową, która sprawia, że właśnie nie ma łatwych scen. Bo nawet takie prozaiczne schodzenie do kanału też niby prosta rzecz, ale też wymaga jakiegoś tam wysiłku. Także to jest chyba najtrudniejszy mój film tak naprawdę. How you collaborate with Polish actors, with Robert Więckiewicz and Agnieszka Grochowska? Fantastic. For me, it's a very interesting project, and I'm very grateful to both of them for their patience
because they know and I know that for each one of us it's a different, it's a very special movie because we shoot in four languages, five languages basically. So, you know, Agnieszka speaks German with me and, you know, she comes to me, is like, you know, how would you say that line? And I help her, she helps me with the Polish. And then we are lost in translation again, trying to make a scene work, speaking a language that we don't understand, but, you know, knowing our lines and what the other one says by meaning. And, you know, I'm just learning the Polish by melody, word for word. I translate it, I know the meaning, and then I just go from the melody, and it's special, but it has an intensity because you're really trying to figure out what the other one is saying. Gramy po polsku i po niemiecku, dlatego że założyliśmy, że moja bohaterka dobrze mówi po niemiecku. Mundek grany przez Beno zna polski, w związku z tym my się wymieniamy tymi językami. Że w sytuacji, w której to są jakieś emocjonalne rzeczy, to przechodzimy na ojczysty język, bo to jakby jest język emocji, jaki język, który jest najbliżej. Takie sceny, w których Klara jakoś robi krok w stronę Mundka, wtedy mówię po niemiecku. No, dodatkowym takim tutaj smaczkiem może być to, że posługujemy się w tym filmie specyficznym językiem. To jest tak zwany bałak, czyli taki język lwowskiej ulicy. Jeśli ktoś pamięta duet Szczepcio i Tancio, no to będzie wiedział, o czym mówię. What do you think about this movie? What do you think about it? What it says new about Holocaust? How it, what it says to young people who will watch it? I think the approach is that the human will is so strong and we are so tough as beings. And the braveness of those people showed kind of a fuck you attitude towards Nazi regime. You're not gonna get us. We can suffer, yes. We will almost die, yes. But we will survive. We will not give you the pleasure of going down and dying before your eyes. Which Polish films are important for you? Which Polish directors? Well, Wajda, of course. You know, was even for this. I've never seen Kanal, and of course that was, for me, was an introduction to the claustrophobia of these days, and a very strong pictures that stayed with me of, you know, people going crazy, people being lost, you know, but yet again you have the will to survive, and, you know, this being lost in space somewhere underground and not knowing where you are, but clinging on to life. I think Wajda portrayed that very, very strongly in Kanal. Thank you.